głównym bohaterem jest Ivan Ilicz, i chociaż właściwie można powiedzieć też, że głównym bohaterem jest cała rodzina. On jakby jest tym, który wykonuje najbardziej dynamiczny ruch w tej rodzinie, ponieważ na niego też ten element choroby czy tych refleksji przyszedł, bo to trochę trudno odróżnić. Też jest tak opowiadanie napisane, że oczywiście ono jest zapisane, powiedzmy, w takim realistycznym trybie, ale to jest tylko powierzchnia. To jest rodzaj laboratorium teatralnego, czegoś, co relacji ludzkich, tego, jak one przepływają. Nie szukamy tu żadnych wielkich efektów. Chodzi nam o to, żeby wpuścić w ruch tę rodzinę, to, co się dzieje, co mogłoby się zdarzyć, i obserwować te przepływy między nimi, ten rodzaj jakiejś alchemii relacji, które tam się wydarzy. Dla mnie są główne dwie rzeczy. Jest to ten aspekt przemiany, który przychodzi wraz z chorobą, do tej całej rodziny właśnie można powiedzieć. A druga rzecz to jest cała ta tkanka rodzinna i relacji, z czym muszą się zmierzyć, z czym muszą się spotkać i jak to mogłoby się odbyć. Komu na czym zależy, jakie są pragnienia, realne pragnienia tych ludzi. No możemy powiedzieć o bohaterze tylko tyle, że walczy. No walczy, żeby ta rodzina się jednak nie rozpadła. A jeżeli się rozpada, to przynajmniej wiadomo dlaczego. No, żeby porozmawiać w końcu, żeby coś wyjaśnić, żeby no nie umierać tak bez sensu i beznadziejnie. Choroba jest swoją drogą, to gdzieś tam z tyłu jest, ale bardziej choroba, która toczy rodzinę, jest groźniejsza i z tym trzeba sobie poradzić. I że ona próbuje czasami upchnąć to pod dywan, gdzieś zamieść, że w tym domu się nie będzie tak rozmawiało, ale ja chcę, bo ja wiem, że ja nie mam czasu, ja za chwilę być może faktycznie umrę fizycznie i to nie ma tak, nie mogę umrzeć bezsensownie. Jest trudność z mówieniem tego, z uczeniem się tego tekstu, bo to, jak pani mówi, jest napisane przez Tołstoja dawno temu, przetłumaczony też dawno temu przez Iwaszkiewicza, też językiem takim, którym się dzisiaj nie posługujemy na co dzień. Do przepaści! Sił coraz mniej, a przepaść coraz bliżej, wychudłem. Oczy straciły blask, a ja myślę o kiszkę. Myślę o tym, jak poprawić ślepą kiszkę.